I got broads in Atlanta, just to go be in the family, credit cards and the scammers, getting the looks in the family. Jak się leciało? Bardzo dobrze. Jestem wypoczęta, uśmiechnięta już i bez stresu. Teraz ja się nie wyspałam, było za mało miejsca, ale będziemy zwiedzać, będzie zajebiście. Miałam nie bluźnić, przepraszam. Tego to wytniemy. Można nosić. Ale oni w to w pracy wkładają, a pewnie to jest tak ciężkie. Niesamowite. Może jeszcze mamy godzinkę, może się rozmyje. Ale przynajmniej zobaczcie. Człowiek się nie zmęczy. Jeszcze raz Jezusek. No bo mamy Jezuska od przodu. Widok z Jezuska. Trochę się rozmyło, więc wreszcie coś widać. Tu mamy tył. Jezuska. Widok piękny. No ale widziałam lepsze.
I wyjątkowo cieplutko. Cudownie. Po raz kolejny śliczny widok. Będziemy zaraz tam wjeżdżać kolejką. No i pierwsze zamoczenie na łóżek. Jest cudny. Wszyscy się spocieliśmy. Jest fatalnie. Jakie widoczki. Pięknie. Ale kleimy się, to prawda. Więc tak, jeżeli chodzi o to, tutaj mamy takie mega mini lotnisko. Co 20 minut tutaj ląduje samolot. Wygląda niesamowicie, ale teraz nie ma tego już lądującego samolotu. Może będzie samolocik lądował? Myślicie? Chyba nie. Fajnie, nie? Czegoś takiego nie widzieliście. Co prawda Sylwia, twój tyłek będzie widać na nagraniu. Przepraszam. Ja bardzo... się. Tylko Sylwia się nie wtórię. Zobaczcie, tu jest... Mamy gumową rurkę, której trzeba się trzymać. Ale sobie ułatwiłyśmy. Sylwia się doszłapała, teraz ja. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest płasko. Znaczy płasko. Nie ma schodów. Godzina 13. Krzysiu, pomachaj! Ale z cyckami. To jak macha rękoma, to i macha cyckami. Dawaj teraz ty. Nie. Ja cię pokręcę. Nie. Ja cię kręcę. No nie kręć. Mówiłam, że wyglądam fatalnie. Cały nos mi się spocił.